że przyjęliście Państwo zaproszenie organizatorów i tak licznie przyjęliście na dzisiejsze spotkanie, na dzisiejsze forum. Drogie Panie, w związku z zbliżającym się, bo w dniu jutrzejszym Dniem Kobiet, chciałem Panią życzyć wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, uznania. No i czego najważniejsze, żeby na Waszych ustach, na Waszych twarzach gościł uśmiech, ale nie tylko dzisiaj, ale przez cały rok. Myślę, proszę Państwa, proszę Państwa, że za rok spotkamy się również w takim, a może większym gronie i będziemy bardzo szczęśliwi z naszych osiągnięć, które udało nam się zrobić w tym czasie, w bieżącym roku. Wszystkiego najlepszego i życzę Państwu dzisiaj przyjemnej zabawy na dzisiejszym forum. Dziękuję bardzo. Szanowni zaproszeni goście, ale przede wszystkim Wy drogie, kochane, cudowne Panie. Myślę, że będę wierzycielem podaży wszystkich gmin ziemi włoszczowskiej, kolegów wójtów, wojewodów, rad, wszystkich zgromadzonych samorządowców. Przede tego wspaniałego święta pragnę Wam serdecznie podziękować. Podziękować Wam za to, że jesteście. Podziękować za każdy dzień roku, za to, że kochacie, za to, że wspieracie, za to, że jesteście dla nas takim wsparciem do tego dnia. Bo my faceci wydawałoby się tacy mocni, tacy silni, tacy macho, ale jeżeli przyjdzie problem, to wtedy jednak zwracamy się z prośbą o wsparcie dla Pana, od Pana. Moje drogie Panie, pragnę Wam życzyć wszystkiego najlepszego, wszystkim zdrowia, bo to jest sprawy ważniejsze. Dzięki temu czynnikowi możecie się realizować w swojej pracy zawodowej, rodzinnej, we wszystkich pasjach. Dziękuję Wam przede wszystkim za Waszą pasję, aktywność. Dziękuję za tą formułę dzisiejszego forum, która tak naprawdę pokaże chyba, że w dzisiejszym świecie, w XXI wieku, Panie znajdują się w różnych przestrzeniach życia publicznego, społecznego, ale również znajdują się rodziny. Najlepszym tego przykładem są dzisiaj obecne wspaniałe Panie, wszystkie zrzeszone w różnych stowarzyszeniach, organizacjach pozarządowych, ale również Pani Wicemarszałek Rady Janik, Pani Przewodnicząca Zarządu, Pani Małgosia, Pani Dyrektor Narodowego Centrum Kultury. To są takimi przykładami kobiet aktywnych, które realizują się rodzinnie i zawodowo. Życzę wszystkiego dobrego, wszystkich uśmiechów. Dobry Wasi Panowie, nigdy o Was nie zapominali, że ten dzień kobiet trwał przez 365 dni. Wszystkiego dobrego. Panie Zdajanie, dziękuję bardzo. A ja witam posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Michała Cieślaka. Dobry, witam serdecznie. Bardzo mi miło dzisiaj u Państwa gości. Dziękuję za zaproszenie. Szanowny Panie, ja przede wszystkim chciałem podziękować. Podziękować za to, że jesteście i obdarzacie nas, mężczyzn, ciepłą opieką i tym wszystkim, co jest dla nas ważne i dobre, że tworzycie coś, co jest unikatowe i najważniejsze w życiu każdego z nas, czyli że tworzycie rodzinę. Tą rodzinę dbacie, że ta rodzina jest tak naprawdę takim małym państwowym przedsiębiorstwem. Pewnie Panie o tym nie myślały, ale Panie jako szefowe tych rodzin to można powiedzieć, że zarządzacie takim przedsiębiorstwem, tak? Macie kadry, macie zespół ludzi, macie problemy. To wszystko, czym na co dzień się zajmujecie. I za to chcę podziękować, życząc Wam wszelkiej pomyślności, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, tego, żebyście tym swoim uśmiechem obdarzały nas każdego dnia i abyście były zadowolone również ze swoich mężów, partnerów, dzieci. Jeszcze raz wszelkiej pomyślności dziękuję za wszystko, czym obdarzacie nas każdego dnia i życzę wielu, wielu dni uśmiechu i radości i również satysfakcji, zadowolenia z nas, niepokornych, czasami niegrzecznych mężczyzn. Bardzo dziękuję i miłej zabawy. Chciałbym dołączyć się do tych wszystkich życzeń, które były tutaj wypowiedziane. Życzę dzieci zdrowia, pomyślności, radości, uśmiechu na każdy dzień. Życzyć wszystkim Paniom tego, żebyście w swojej dojrzałości potrafili się cieszyć tymi drobnymi, różnymi sprawami życia codziennego, żebyście potrafiły realizować swoje marzenia i spełniać najsytsze pragnienia. To ta dzisiejsza uroczystość, to doskonała okoliczność, by podkreślić siłę sprawczą kobiet. Ale tą siłą sprawczą składa się sumienność, wrażliwość na otaczającą rzeczywistość,
I to coś, co my mężczyźni w łańcuchach nie jesteśmy wyposażeni. Czyli kobiecość. A to w kobiecości tkwi taki wyjątkowy urok. Tajemnica wyjątkowego uroku. Tego wspaniałego uroku życzę wszystkim. Wszystkiego najlepszego do tradycji Dnia Kobiet. Szanowni Państwo, bardzo proszę wszystkich Państwa o powstanie. Odczytam postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2018 roku o nadaniu odznaczeń. Na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku oraz ustawy z dnia 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach na wniosek wojewody świętokrzyskiego w uznaniu trudu wychowania dzieci w rodzinie opartej na wspólnych wartościach moralnych, zaufaniu, współpracy i szacunku dla drugiego człowieka odznaczona zostaje Srebrnym Krzyżem Zasługi pani Marga Skalina. Dziękuję wszystkim. Jestem bardzo wzruszona i dziękuję wszystkim. Dziękuję. Bardzo dziękujemy.